Witam was, ludziska, w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i tak jest. Pamiętacie chyba to miejsce, prawda? Jak to się nazywało? Puszcza Cieni. Chyba tak. Wróciliśmy tutaj, bo tutaj była ta dziwna kapliczka. Czy jak to nazwać, która była zamknięta. I mi się zdaje, że chyba tutaj się mamy jednak udać. Kapliczka Zimy. Tak, chyba tutaj, bo przedtem to było zamknięte. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarte. I sprawdziłem właśnie, co się mieściło w tamtych miejscach, gdzie ostatnio się wycofaliśmy. Okazuje się, że tamte miejsca, zarówno w Czarnym Jarze, gdzie mamy tam niby tą jakąś tam, nie wiem, lokację Dolinę Smoków, czy coś w tym stylu. A zresztą tu mamy klucze. To... Tak. W Czarnym Jarze ma być jakieś tam miasto zbudowane dla Wielkiego Śpiącego Smoka. To jest DLC, ludziska. My tam jeszcze raczej nie powinniśmy się udać. I to chyba też. To jest właśnie w Żelaznej Twierdzy. To właśnie to otworzyliśmy i co tą winą pojechałem i się wycofałem. To jest to. To jest jedno DLC, to jest drugie. I nie wiem, co jeszcze... No w każdym razie mam DLC i ten klucz właśnie to otwiera. A czym był tamten klucz wielki taki? To. A, dobra, nieważne. Jak widzicie, gramy znowu online. Co mnie cieszy. Zobaczmy, czy to się otworzy? Tak. Ale chwila, czy to nie jest DLC? Właśnie to jest też. Ale to może pójść dalej, to nie. Tutaj mamy trzeci DLC, z tego co widzę. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Gdy wyschnie woda i zniknie ścieżka, pudła pokusa wnet się rozpierzcha. Chwilę, my to czytaliśmy, czyli te teksty się powtarzają. Tutaj mamy trzecie DLC, trzeba będzie to zapamiętać. No idziemy, kolejna lokacja, tak? Czy nie? Nie mogę tam wejść, poważnie, ja chciałem zobaczyć, tam jakiś sekret będzie się mieścił obok. Ale nic z tego. Spróbuj przewrót, niby po co? No nie. Nie lubię tych gości. Bum, nie żyje. Dlaczego ci ludzie tutaj giną? Ja naprawdę nie wiem. Prawo. To gracz. Prawo. Co prawo? Czemu wszyscy piszą, że prawo? Co jest po prawej? Nic. Dusza bohatera. To jest już taka lepsza duszyczka, daje raczej więcej właśnie dusz, niżeli inne. Tu ludzie giną. To wciąż wygląda jak kontynuacja Puszczy Cienia. Dlaczego to się nazywa Kapliczka Zimy, jak to nie ma nic z zimą wspólnego? Prawda? Nie, już myślałem, że coś słyszałem, że łazi za mną. A jednak nie. Podejrzane wejście. Lepiej chodźmy bokiem. Bo nigdy nie wiadomo. O. Tego chyba jeszcze nie było, żeby deszcz padał. Gotów. No pewnie, że gotów. Jaki znowu duet? Czy ktoś mnie tu zaatakuje?
No, krasnale. Nie, to nie krasnale, to ci rycerze. Znamy ich z początku gry. Mają bełty z błyskawicami. Dlaczego wszyscy tutaj giną? Czy inni gracze naprawdę są tacy słabi? Jezu, to było głośne. To wygląda cudownie. Urna z wodą. Me. Co? Przede mną robak? Czyżby tutaj była gdzieś ta jaszczurka? Nie widzę jej nigdzie. Szczerze mówiąc. Ja jest tam. Jest tam. Teraz ogniska, jak ją dorwać, co? Musimy wziąć chyba halabardę. Włócznia, rapier. Zamienimy go na... A może pałę? Czy pała bije w dół? Nie to. Pała bije w dół. Mamy. Grodzka i sztaba. Cudownie. Damy temu panu tutaj ocenę w górę. Niech ma i niech się cieszy. No zobacz, jakie to jest piękne. Wow. Czy ja chciałbym tym... Nie. To za dużo staminy zabiera. Tak, przez chwilę się zastanawiałem, czy ja chcę tym grać. Dla odmiany, chociaż trochę, ale nie chcę. Czy to jest przeciwnik? Nie sądzę. Wow. To jest chyba ta cała wieża Saurona, że tak to nazywałem, co z oddali widzieliśmy. Nie widzę tutaj. Nigdzie w oddali Majuli, ani nie z tym stylu. No dobra. Co tu napisali ludzie? O mój Boże, dobra. Nie będę tego czytał. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Wszystko. Dobra. Duet? Jaki znowu duet? To mnie nie napawa optymizmem, ludziska. Czy im chodzi o te słonie, o te mastodonty? Przed tobą pułapka. Uuu! Tak, chodzi im o mastodonty. Hmm.
No cóż. Te mastodonty tak naprawdę nie są aż takie bardzo trudne. No, użyjmy tego. Chociaż estusów ma trochę. Sporo. Nie powinno mnie brakować. No, lecimy. Czy to są przeciwnicy? Ci na dole nie wiem, ale tam na górze tak. Ja ich widzę. Ja się nie dam. Czy to był przeciwnik? Nie, to chyba przedmiot jest. Panowie, czy ja mogę was tutaj... O. Aha, to też są te dziwne takie statuetki. Ciekawe. O. Ups. Co się dzieje? Tam jakiś olbrzym powstał, tak jakby duszę dostał od tamtego, co zabiłem. Dziwne. A, nie dostrzelisz tutaj. I co, oni drzwi otworzą? Chyba tak. Nie otworzyli. A jednak... Ale tam zaraz pójdziemy. Ja pierniczę, wystraszyłem się. Zdecydowanie pułapka. Czy oni wszyscy się obudzą, jak ja do nich podejdę? Ten się nie obudził. To jest jakieś wejście. Czy to jest jakiś sekret, moi drodzy? Całkiem możliwe. Za chwilę tam pójdziemy, rzecz jasna, ale... Zobaczmy jeszcze po tej stronie. Halo? Chodź tutaj. Nie chcesz, by zleciał. No i zleciał. Być może lód jakiś bym miał z niego. O, mamy skrzynię. I to chyba nawet nie jest mimik. Jezu, te dźwięki. Myślałem, że jakiś smok przyleciał, albo coś w tym stylu. Wielki zapłon i płomyk. O, płomyk się przyda. Ulepszę moją piromancję. Ile mamy teraz piromancji? Mamy na plus 9. A, no to będzie już plus 10, max. Bardzo ładnie. Kto tu tam stoi?
Zobaczmy tam na boku. Tamten sekrecik. O ile to jest sekret, bo nie wiem, być może nie. Bezcelowość. Do prawdy? Ta. Czy wy to widzicie? Dzień dobry. Pan wybaczy, że się tak wpraszam, ale... Co to za miejsce jest? Mokre ślady zostawiam. No dobra, chodźmy na górę do niego. Czy coś tu może się ukryło? Nie. Chodźmy do tego ducha, czy co to jest. Wyglądał jak duch. Spróbuj lewo. Czy coś tu jest? Nope. Who are you? And by whose permission do you stand before me? Whoops. Wybaczcie. His Highness. Where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Belagher. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... the queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranglake. Ha, czyżby to był zamek Dranglake? Ciekawe. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants. With the queen at his side. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. Peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome. Visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Oh, ale pogadajmy jeszcze. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four... Our king, King Vang... Dobra, powtarza się. Czyli myślę, że chyba słyszeliśmy, co wtedy pominąłem, tą jedną tam linijkę tekstu. Naucz się gestu. Pozwól mi. Kup przedmiot. Co on ma? Flamberg. Młot lucereński. A, halabarda. A,
teraz się nie dam. Nie kupię. O. Dziękuję. I przypomniało mi się, ludziska, zapomniałem wam o tym powiedzieć na początku odcinka, ale ja poszedłem do tej kobiety gołodupnej, kobiety ptak, wymienić duszę, a raczej zobaczyć, za co można wymienić te dwie dusze, co mieliśmy z demona kuźni oraz tego ostatniego wielkiego demona, co zabiliśmy, nie pamiętam jego nazwy. Okazało się, że ani u niej, ani u Strajda nie ma niczego, co mnie interesuje, więc duszę zużyłem i po prostu zlevelowałem. To tyle. I znowu wymieniłem ten dziwny kamień, który mieliśmy u tych wron, a te wrony dały mi niestety drugi wielki młot demona, także lipa z lutu epickiego. Ale Strajd miał armora na sprzedaż, którego kupiłem. Set zapomnianych. To jest właśnie ten kaptur, który nie podoba mi się, ale armor wygląda fajnie. Ten. Rękawice już miałem przedtem. No i nogawice. Armor wygląda całkiem zacnie. O, widzicie. Ale nie podobają mi się nogi jakieś takie chude. Ale armor jest całkiem ładny, z taką pelerynką. Naprawdę chodziłbym może i z nim, ale niestety ulepsza się go migoczącym tytanitem. Troszkę lipa. A, mamy taką maskę predatora jakby. To jest czaszka, tylko te dready mi się nie podobają. Niestety, dlatego nie będę jej używał. Nie chcę dreadów. No i wracamy do naszego armora i lecimy dalej. Czy mogę iść tu na górę, czy raczej dołem? Mogę. Czemu ludzie tam giną? Halo? W co ja się pakuję? Żal. No tak no, sala tronowa. Twardy wróg. O co chodzi? Nikt mnie nie zaatakował. Nie wiem. Dobra, wychodzimy. Ja nie chcę tutaj być. To wygląda, jakby tam ktoś miał mnie zaatakować, ale nikt mnie nie zaatakował. Ciekawe czemu. Teraz możemy pójść w prawo i w lewo. Prosto, nie? Czy tu jest droga? Nie ma. No chodźmy w lewo. Wow, wystraszyłem się. Mają ciekawe bronie. Takie z piorunami. O Jezu. Ten nie staje. Tamten stał. Chodź, panie. Zobaczmy, co będzie tutaj. Iluzja. Jaka iluzja? Nie ma żadnej iluzji. Słyszałem.
Dziwny dźwięk. Dobra. Zobaczmy. Co będzie w skrzyni? A w skrzyni mamy epicki lód w postaci... delikatny kościany pył. No to jest epicki lód. Zgadzam się. Ty nie wstajesz, tak? Słyszycie to? Dziwny dźwięk tam jakiś był. Nie da się otworzyć. Bye bye. Po co ci to było, panie? A ty? Nope. A ty? Nope. Drzwi. Owszem. Ale zamknięte. Jestem pewnie w stanie. A, dobra. Czyli... Znowu ten dźwięk słyszałem. Być może to ten gość, ten duch, co tam stoi. Dziwne. Halo? Oj. To mi się nie podoba. Przed tobą ognisko, tak? Tylko czemu tutaj jest masa gości? Ja się ich boję. Dobra, nie wstali. To mi się nie podoba. I to tak jak cholera. Hell yeah. Czemu tutaj tyle znaków się pojawia? Kto to jest? Jakiś gracz. Czy to jest aż tak ciężko, że wszędzie gracze się pojawiają, aby pomóc innym? Tu też jakiś gracz. Tu też ktoś był? Nie. Podejrzany. O co chodzi? Czy ten gość przypadkiem? No właśnie, on wyglądał jak przeciwnik.
Ha. Czyli w sumie da się ich rozróżnić. Mniej więcej. Ten chyba też żyje. Ten chyba też. Ups. Więcej się obudziło niż myślałem. No chodź tutaj. To miejsce jest dziwne. Aż nie wiem, co mówić, ludziska, no. Po kolei, pomalutku. Co by nie ryzykować. Nie wiem jeszcze, po co ja to robię w ogóle wszystko. Całe szczęście te golemy się nie budzą. Tak jak przy bramie, wtedy dusza przeciwnika weszła w golema. I powstał. A raczej dwa tamte, co otworzyły bramę. Czy jeszcze ktoś będzie? Ten na pewno nie. Na wszelki wypadek. No tak, tamten żyje. Co on ma za broń? Aha, to jest normalna. Tylko tak wyglądała, jakby była jakaś mroczna. Ten się nie chciał dać zajść. Tamten jeszcze. I jeszcze zobaczymy tamtego. To powinno być wszystko. Tylko co z tym golemem? One nie żyją, tak? Mam nadzieję. Okej. Czy to są drzwi? Chyba jednak nie. Wiecie co? Wygląda na to, że oni mają pochodnie. Zróbmy to. To jest to? Nie. Tutaj, motylek. Zapal. Nie mogę. No jakże to tak?
co w takim razie to miejsce tutaj istnieje? Strata czasu. Dziwne, nie wstają. Nope. Pokaż symbol króla. Co to znaczy? Czy mam jakiś symbol króla? Chyba nie mam. Ludziska, czy ja o czymś nie wiem? To jest gracz, prawda? Tak, to dalej on. Eliminacja po kolei. No ale po co? Nie ma tutaj żadnej podpowiedzi, co ja mam zrobić w ogóle. No niestety, nie ma. Dlaczego ci rycerze powrócili? Tego nie wiem. Czy jest tu jakaś inna droga? Bo niestety nie wiem, co mam zrobić. No niestety. Tak, nic się tu nie zmieniło. Wiecie co, ludziska? Ja tutaj zrobię cięcie, albo po prostu odcinek zakończę, bo nie wiem, co ja mam tam zrobić. Muszę się nad tym zastanowić i będziemy już dalej grali w kolejnym filmie. Także, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.